Ja z panem Janem zapoznałem się, kiedy przyszedłem 7 lat temu do Tuszowa Narodowego. Zapoznałem się dlatego, że tak jak pan starosta tutaj wspomniał, pan Jan jest osobą, która jest bardzo zaangażowana, można powiedzieć, że najbardziej zaangażowana w budowę kościoła. Ale to tylko taki jeden szczegół, dlatego że pan Jan jest całą swoją osobą zaangażowany w naszą parafię tuszowską. I dlatego, kiedy przyszedłem, to od razu zwrócono uwagę, że pan Jan właśnie taką osobą jest i że bez niego naprawdę w Tuszowie, w parafii Tuszów Narodowym wiele rzeczy by się nie udało. Przez te 7 lat, można powiedzieć, na co dzień jesteśmy ze sobą w kontakcie. Nawet i wtedy, kiedy pan Jan wyjeżdża w sprawach służbowych, czy nawet wypoczynkowych, to nie zapomina i zawsze kontaktuje się ze mną. Bo właśnie, mimo że jest taką osobą wyróżniającą się na terenie Mielczyzny, na terenie województwa naszego Podkarpacia, jest osobą bardzo przystępną. Z panem Janem można mówić o rzeczach poważnych, ale też i o rzeczach humorystycznych. Cieszę się bardzo, naprawdę głęboko, z tego, że został on wyróżniony przez kapitułę właśnie do godności Mielczanina Roku. Dla mnie jako kapłana, duszpasterza, bardzo wielką wymowę ma właśnie ta statuetka jako skała, bo jak wszyscy wiemy, mamy przypowieść o domu zbudowanym na skalę, w przeciwieństwie do domu zbudowanego na piasku. Pan Jan właśnie jest taką osobą, która swoje życie buduje na skalę i jest taką skałą dla wielu przedsięwzięć. Jako proboszcz tutaj jedynie pana Jana, można powiedzieć, stoi wyżej pana Jana, bo jest mi poddany jako parafianin. Muszę dać świadectwo, że jest rzeczywiście człowiekiem bardzo głęboko wierzącym i człowiekiem praktykującym. Dlatego takie świadectwo muszę wystawić bez żadnego cienia wątpliwości czy obawy. Dlatego jest wzorem dla wszystkich parafian w Tuszowie Narodowym. A wracając do zaangażowania właśnie, pan Jan, co jest naszym odwiecznym sporem, jest przewodniczącym Rady Parafialnej. Czasami to pan Jana denerwuje, ale rzeczywiście jest osobą najważniejszą w Radzie Parafialnej i decydującą, można powiedzieć, że w każdej sytuacji, w każdej sprawie. Można na pana Jana liczyć w każdej potrzebie i tak się po prostu już stało, że cokolwiek trzeba zrobić, naprawić czy dorobić do czegoś, to właśnie wszyscy zwracają się do pana Jana, który z wielką ochotą pomaga w sytuacji. Przez te 7 lat parafia rzeczywiście przybrała zdecydowanie wyraźniejszy wygląd, chociażby przez budowę kościoła, która dla wielu osób jest taką budową zagadkową, ale my z panem Janem nie zastanawiamy się nad tym. Po prostu, jeżeli buduje się dom Boży na chwałę Bożą i dla naszego pożytku doczesnego, to trzeba to czynić. Nawet gdyby było 3 i 4 kościoły, to nie jest to za dużo, jeżeli odnosi się to właśnie do Pana Boga i jeżeli właśnie ma się tak głęboką wiarę. Otoczenie kościoła i parafii też zmienia wygląd, bo cokolwiek się robi, czy to ogrodzenie parafii, kościoła, czy też jakiekolwiek inicjatywy, pan Jan na bieżąco
jest dla nas wsparciem i pomocą. Dlatego chciałbym złożyć, składając życzenia Panu Jonowi, właśnie z tej pięknej okazji, życzyć, żeby rzeczywiście pozostał tak niezmienną skałą, jaką jest do tej pory, żeby jeszcze stawał się coraz bardziej tym fundamentem dla wielu społeczności, dla naszej parafialnej społeczności, społeczności mieleckiej, społeczności podkarpackiej. A w dodatku, ponieważ jest, jak powiedziałem, człowiekiem głęboko wierzącym i praktykującym, to chciałem wręczyć Pismo Święte, które jest Słowem Bożym, na którym wszyscy ludzie powinni opierać swoje życie. A ta księga jest dodatkowo zaopatrzona w komentarz Jana Pawła II, który od niedawna jest dla nas osobą świętą, czyli jego słowo po Bogu dla nas powinno być również drogowskazem do życia. I Panie Janie, tego właśnie życzę, żeby Pan zawsze opierał na tych najważniejszych prawdach, rzeczach i sprawach w działalności społecznej, w działalności też na rzecz naszej parafii i wszędzie, gdziekolwiek Pan będzie postawiony, żeby Panu błogosławić. Niech żyje, żyje nam jeszcze raz.